Dobry wieczór. W sumie dużo się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Tak jak mówiłem, że wbiję 70 level, to się troszeczkę zmieniły plany i jestem trochę wcześniej. Mam 67 level, 65% i szczerze teraz aktualny stan, jaki mam na tej postaci i aktualne predyspozycje, jakie mogę osiągnąć, kiedy zobaczyłem na ranking ogólnie Berufsa, zmotywowało mnie do tego, aby troszeczkę więcej zacząć w to grać, aby troszeczkę więcej czasu poświęcić, bo szczerze, jeśli na tym Berufsie osiągnę je... Dobra, zaraz zacznę o tym gadać, bo na sobie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dla mnie dosyć ważna i o którą zostałem poproszony. Znaczy, nie zostałem poproszony dokładnie o to, ale zostałem poproszony o inną pomoc, ale ja zdecydowałem, że zrobię to w ten sposób. Jest tutaj pewien film autorstwa DJ-a Palasida, który rozdaje komputer o wartości 4000 zł. Szczerze, nie wkręcałem się za bardzo w sam film. Ale z tego co wiem, mój kolega z klasy Patryk bierze udział właśnie w czymś takim. Ogólnie polega to na tym, że trzeba napisać komentarz i uargumentować z tego co widzę, w jaki sposób będziecie używać tego komputera i tak dalej, w co będziecie grać. Coś takiego. Tutaj właśnie mój kolega napisał. Musicie ogólnie wejść z tego mojego linku, ze względu na to, że YouTube działa w ten sposób, że jeśli odpalicie po prostu ten film, to będziecie mieli inne komentarze wyświetlane, na przykład komentarze, które mają po 2-3 łapki, a nie komentarz na przykład tego mojego kolegi, który ma 30 łapek. Sam też mu dałem łapkę. I działa to w ten sposób, że jeśli on będzie miał najwięcej łapek w górę, to będzie miał okazję, żeby wygrać ten komputer. Ja powiem szczerze, że nigdy na YouTubie nie prosiłem Was o to, żebyście dawali mi żadne łapki w górę, bo to nie jest dla mnie żaden... Znaczy, okej, to pomaga na pewno w pozycjonowaniu, to pomaga w wypromowaniu kanału i tak dalej, ale nie jestem aż takim egoistą, przynajmniej jeśli chodzi o YouTube, bo w realu jestem. Nie jestem takim egoistą, żeby prosić dla siebie, ale jeśli mam okazję pomóc komuś, kto też mi w sumie też pomagał na przykład z geodezji w szkole, no to chciałbym ogłosić pewien taki rodzaj konkurs. Dobra, konkurs będzie polegał na tym, że jeśli dacie właśnie temu mojemu koledze jak najwięcej łapek w górę, udokumentujecie to screenami, które wrzucicie na stronę Imgur, albo jakiś taki trwały hosting, może być nawet Screenshooter, ale szczerze uważam, że Imgur będzie tutaj najlepszy, ze względu na to, że jest to trwały hosting i tutaj nie dojdzie do wszelakich oszustw, tak jak na Screenshooterze niektóre rzeczy można usunąć i tak dalej, to na Imgurze jest to dosyć trwałe i naprawdę screeny się trzymają po kilka miesięcy. To ogólnie wszystko w opisie będzie, jak będzie polegał ten mini konkurs. Powiedzmy, że jest to jakiś tam specjal na 500 widzów, ale to takie bardziej naciągane. Więc dobra, konkurs polega na tym, że jeśli dacie w tym komentarzu ze swoich kont na YouTube jak najwięcej łapek i udokumentujecie to screenami, czy nawet jeśli od waszych znajomych ktoś będzie i po prostu dacie mi screena, gdzie ktoś dał mu lajka, czyli po prostu musi być udokumentowane, podświetlona ta łapka, no to taka osoba wygra Paysafe Card o wartości 20 zł. I myślę, że ten konkurs potrwa do 10 marca, bo właśnie do 10 marca ten cały konkurs tego autora tutaj trwa. No i też w sumie, wiecie, nie o tyle konkurs, znaczy nie o tyle konkurs, ale chciałbym po prostu pomóc temu koledze, bo jeśli mam okazję mu pomóc, to dlaczego by nie? W sumie to tyle. Bo już tutaj zacząłem w Margonum grać. I dobra, tyle o konkursie. Pójdziemy może na jakieś inne postacie. Bo tak jak mu zacząłem na początku wspominać, zobaczyłem sobie na ranking Berufsa i ja myślałem, że no spoko, tam na pewno będą jakieś takie... Znaczy, że... Zobaczmy na przykład na Tarchunę, ok? Zobaczmy na Tarchunę. Ja, mając 280 chyba siódmy poziom, jestem 97 w rankingu. Żeby osiągnąć coś takiego samego na Berufsie, no to już jest troszeczkę lepiej, bo żeby być mniej więcej na 97 pozycji, to muszę być setny. Żeby osiągnąć teraz setny level, to nie jest jakiś wielki wysiłek, tak naprawdę. Jeśli będę posiadał jedną rzecz, najważniejszą rzecz, która będzie po prostu dla mnie, to są właśnie te swoje ucieczki z walki, bo wtedy mogę redukować moje porażki i tak dalej, mogę próbować na niektórych takich IOLO walkach i tak dalej. I
to już mi otwiera jakąś taką drogę, więc powiem szczerze, że jeśli się wkręcę bardzo w tego Berówce, to naprawdę można tutaj dużo osiągnąć, bo z początku ja traktowałem to jak taki jednorazowy challenge, żeby wbić po prostu 60 level, zobaczyć, o, spoko, wbiłem 60 level i się nie wypierdoliłem. Spoko, ale teraz widzę, porównując to też z rankingiem, że naprawdę na tym Berówce można coś takiego bardziej konkretnego osiągnąć. Wiem, że mówiąc o osiągnięciach Morgonem jest to dosyć płytkie i niszowe, ale bynajmniej na tym świecie nie jest to takie trudne. No tak jak mówię, jedyna rzecz, która mi na pewno bardzo ułatwi te dalsze rozwijanie, powiedzmy, tej postaci, będą te zwojeczki z walki. I będę się starał teraz jak najwięcej, znaczy jak najwięcej, wiecie, też mam maturę, więc nie będę tutaj mówił, że będę grał nie wiadomo ile i tak dalej, ale będę się starał, przynajmniej teraz mam plan, żeby bić jakoś tak sprawnie 85, 83 level mniej więcej, żeby ubijać to loka. Pobiję sobie go kilka razy. W sumie mam jakieś 8M jeszcze chyba w depozycie. Nie noszę ich przy sobie, dlatego że jeśli padnę, to skoryguje mi to złoto. Czegoś takiego bym na pewno nie chciał. I dlatego trzymam to wszystko w depozycie. Kupiłem sobie też kamień ostatnio, Demeter, tutaj kupiłem sobie zapas strzał, kupiłem sobie też strzały z Margo Mini. Jeju, po co ja kupiłem strzały z Margo Mini i te z Mytar? Mogłem tylko z Margo Mini brać, nieważne. No i tak, i myślę, że jakoś. Szczerze, bardzo często, kiedy expiłem i tak chciałem sprawnie coś takiego zrobić, to sobie planowałem, żeby na przykład dziennie wbić dwa levele, tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś. I będę się przynajmniej tego trzymał, żeby na Tarchunie robić te dzienne przez 30 minut, te dwa. Pójść sobie na jakiegoś Maddoxa czy coś takiego. Czy właśnie w tym wypadku jestem na Kuwaitu i na tym Berufie będzie można coś tam powbijać. Powiem szczerze, że na tym 40, znaczy na 39 level, nie, na którym ja wcześniej padłem? Chyba na 39, pamiętam, że wcześniej, kiedy ja na tych orkach i potem się zniechęciłem strasznie do tego świata i tak dalej, to teraz te ryzyko padnięcia, przynajmniej teraz na Demilishach, nie jest takie duże. Naprawdę, ja tutaj sobie swobodnie expię, bo nie podejmuję już takiego ryzyka. Wtedy podjąłem ryzyko dosłownie przez chwilę i to przeważyło na tym, ale teraz może ktoś się nawet śmiać, ja będę tutaj nawet pewnie do 75, nie no, może nie do 75, jeszcze gdzieś wcześniej pójdę, ale wiecie, przynajmniej cieszę się z samego faktu, że nie jestem nawet bliski śmierci i że w mojej chorej głowie nie rodzą się pomysły, żeby, nie wiem, iść na 67 levelu, spróbować sobie tą E2 Kobolda. A dlaczego chcę ogólnie iść na to loka? Bo wierzę i ja jestem w 100% przekonany, że jeśli poszedłbym na go planę, no to skończyłoby się, że tak powiem, jednorazowym wybrykiem. Poszedłbym tam i nie wrócił. Byłyby tam po prostu dwie osoby, załóżmy, na go planie, które by mnie zabiły. I to tyle. I to tyle. Ja, gdybym chociaż miał swoje ucieczki z walki, to i też bym nie ryzykował, bo one chyba mają pewien określony. Znaczy, wiecie, ja nie używam ich zbyt często, ale wydaje mi się, że jeśli użyłbym, na przykład, ktoś mnie zaatakuje, używam swojej łyżeczki z walki i chcę użyć drugi raz, bo na przykład, nie wiem, nie zdążyłem uciec, dostałem laga czy coś takiego i wtedy chyba nie mogę użyć drugi raz, tylko chyba muszę odczekać 10 minut, 20 minut, nie wiem dokładnie jak to działa, bo przynajmniej nie używam ich tak często, więc nie jestem w 100% pewny, ale wiecie, trzeba mieć takie rzeczy na uwadze, więc pójdę sobie po prostu na tego tolaka, posiedzę na tej żółtej mapce. I może coś tam zdobędę, no nie będę kłamał. Też nie powinno być jakiejś super konkurencji, bo aktualnie mając ten 67 level na Berufie, jestem chyba na trzeciej stronie rankingowej. Sprawdzimy. Więc nie jest tak źle. Też dużo nie zainwestowałem. Nie, na czwartej. Jestem 308. Okej, okay, no to jest nawet spoko. Jest nawet spoko. Jeśli będę miał 107 level, to już będę na takiej pozycji mniej więcej jak na Tarchunie. Tylko wiecie, miejmy też na uwadze to, że Tarchuna troszeczkę dłużej istnieje, że ludzie nie grają na tym Berufie aż tak ochoczo, ze względu na właśnie, że mogą paść. Akurat teraz moja profesja będzie coraz więcej to robiła i coraz bardziej będę mógł kombinować z tymi umiejętnościami. Myślę, że nawet z wami sobie coś pokombinuję zaraz i coś potworzymy, bo nie robiłem sobie w ogóle podwójnego strzału, tylko szczerze aktualnie expię na pewnych takich umiejętnościach, że dodaję sobie tak w ogólnikowe punkty, dodaję coś tam w manę i dodaję w płonącą strzałę, nie dodając podwójny strzał w ogóle, nie inwestując to nawet. A coś takiego przydałoby się w sumie niedługo zrobić.
Ale aktualnie nie mamy żadnej broni od zimna. Mamy na 70 level od ognia. Zaraz sobie popatrzymy na nasze Margot, co możemy zmienić w przyszłości. Bo czy mi przychodzi na myśl jakiś łuk od zimna? Wydaje mi się, że są jakieś zwykłe łuki nawet od zimna w Nital, ale nie jestem pewny. Ale aktualnie plan jest taki, że na 75 EQ z Margomini, na 82 jakieś unikaty z RM, czy tam nawet może heroikę jakiegoś ogarnę. I tak to będzie. Najśmieszniejsze jest to, że przedmioty, które są żałośnie tanie na jakiejś Tarchunie, które dosłownie unikaty, które możecie kupić za 20k, to tutaj niekoniecznie będą takie tanie. Też mam sporo unikatów jakichś z goblinów czy coś takiego, których naprawdę nikt nie chce kupić za 600k czy coś takiego, jakieś mocne przebijaki kotułaka. Ale spoko, wbijamy teraz 8-3 jakoś fajnie, no i coś tam lotamy na tym toloku. Tak to będzie. Przy okazji to we wcześniejszym odcinku mówiłem, że pójdziemy sobie do... żeby te denary powykorzystywać. I w sumie to zrobimy, tylko Quaid będzie za 3 minuty. Okej, pójdziemy, bo patrzcie. Jeju, co tu się dzieje? Mistan P9 jest GZ, a ja zaczynam expić na nomadzie. Tutaj mając nawet sojusz się napierdalają. Relok na nomadzie, gratuluję pomysłu. Tylko nie zrezygnuj z niego jak po tygodniu Milek. No, Big Milek to jest właśnie w sumie osoba, która potrafi wbić 300 level na privie, usunąć go, wbić 200 level na privie, usunąć go i w sumie zrobić tak jeszcze z 8 razy i... No nie jest to zbyt racjonalny człowiek. Tyle nawiasem wstępu. Coś jeszcze? Tutaj set może. Miałem właśnie sprawdzić te przedmioty. Nasze Margo. Tropiciel. Dystansowe. Tylko nie wiem, czy ja odpalę, mając adblocka, te przedmioty. Najwyżej usunę dla tej strony. Adblock jest aktywny. Nie, mogę odpalać. Bo akurat na jakiejś stronie, nie wiem, czy to nasze Margo, czy coś takiego, nie można było odpalać, jeśli miało się adblocka. To jest ogólnie program do blokowania reklam. W sumie też działa na YouTubie i tak dalej. O, odpalają mi się ogólnie reklamy prosto z bluz, bo właśnie miałem sobie w planach kupić dokładnie tą bluzę. Masakra. Kupujecie bluzę za 249 zł, w sumie już przeszyłką i tak dalej, ale płacicie tak naprawdę za logo. Ale coś takiego spoko wygląda. No i jakość też jest jakaś, powiedzmy. Dobra, tutaj jest łuk od fizyka na 8.2. Powiedzmy, że aż tak mnie to nie kręci. Nie robiłem HeroQuesta i uważam, że nie warto. Tyle. 6.9. To kuszę mam. Łuk śmiałka. No raczej królika nie będziemy bić, przynajmniej bym się zdziwił, gdybyśmy to chcieli robić. Bo może to być troszeczkę ryzykowne jednak. Kusza łowcy skór. Może przejdziemy się tam kiedy, wiecie? Ej, naprawdę, uważam, że to nie jest głupi pomysł. Żeby sobie pochodzić na tych łowcach skór, może jakieś unikaty polotamy. Myślę, że jak wbijemy jakiś 75 level, to sobie pobiegamy po tych magazyniach. Nie uważam, żeby to był zły pomysł. Bo możemy sobie polotać, tak jak mówiłem, ten kaptur na 7.6 jest, czy właśnie unikat... Aha, bo tutaj jest jedna kusza od ognia i jedna kusza zwykła, okej. Więc jak wbijemy jakiś 75 level, to będzie można to swobodnie zrobić. Tutaj jest jeszcze właśnie... Jeju, dużo jest tych złamana kusza. A nie, to jest po prostu o zmienionej nazwie. Ktoś sobie pewnie tam zmienił i... Ona jest za quest, jeśli damy czapkę. Ja pamiętam, że kiedyś byłem takim, że chciałem coś takiego odwalić na Destiny, że zrobiłem sobie tropiciela. Wbiłem 8-8 i zrobiłem głęboką ranę plus zamro z tą kuszą. Da się, ale ciężko. Naprawdę trzeba dysponować umiejętnościami jak mało kto. Będę musiał sobie ogólnie niedługo zresetować te umiejętności i ogarnąć ten podwójny strzał i tak dalej, żeby po prostu, bo aktualnie moja walka sprowadza się na tym, że daję dwie płonące strzały i daję F. No może niekoniecznie zawsze F, bo jeśli ogólnie szybka walka nie zawsze jest taka mądra. Jeśli dam teraz szybką walkę, to w sumie nic się nie... Nieważne, czy ja będę bił tego najpierw, czy tego. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Ale na przykład, no tutaj też nie ma dużej różnicy. Ale jeśli dam szybką walkę, ogólnie od razu bym dał, to by zaatakował dwie płonące strzały w tego Demilisza, a tego bym nie chciał. Wolę po prostu dać płonącą strzałę, drugi strzał, który od razu zabija i dopiero płonącą strzałę, bo nie opłaca mi się dwóch płonących strzał dawać w jednego Demilisza, bo po prostu się to nie opłaca.
Bo wtedy muszę oddać 3 autoataki. Patrzcie, a jeśli biłbym zwykłymi autoatakami, to wychodzi 3. A mogę dać płonącą strzałę i autoatak, to jest 2. Czyli wtedy wychodzi na to, że dwóch demiliszów zabijam 4 strzałami, czyli dwoma płonącymi i dwoma zwykłymi. A jeśli dam dwie płonące w jednego, to wtedy muszę dać 3 autoataki w drugiego, więc to matematycznie się opłaca mi. Znaczy, wiecie, sami wiecie, o co chodzi. Ale na przykład tutaj, załóżmy. Jeju. F. Znaczy F5. Bo czasem ta gra się blokuje. Jeśli tutaj, załóżmy tam płonącą strzałę, atak, zabijam tego. Płonąca strzała, atak, tego. I tutaj dla testu pokażę wam auto. Nie, tutaj akurat dobrze zaatakował, bo zaczął bić demilisza, ale na przykład nie wiem, od czego jest to uwarunkowane. Zabiłem tych dwóch demiliszy i potem zostaje demilisz i Vermont. I ja nie wiem, czy jeśli dam F, to jaki jest procent szans, że zacznie mi bić ten target, który chce, czyli demilisza, bo czasem może się coś takiego uwalić tej postaci na mordę, że zacznie bić pierwszego Vermonta, kiedy Mac mnie bije. No coś takiego nie chcia, czegoś takiego nie chciałbym robić, a coś takiego na się może kosztować sporo, więc wolę tak bardziej zachowawczo często bić na tej balce turowej. W sumie i tak nie tracę dużo życia na tych demiliszach, ale powiem wam szczerze, że bardzo fajnie mi się ekspi na tych demiliszach, wiecie, ze względu na co? Zobaczcie na mój ekwipunek. Odporność na błyskawice. Tutaj nie. Odporność na błyskawice. Odporność na błyskawice. Odporność na błyskawice. Wiecie skąd to jest? Z EQ z Margomini. A wiecie od czego biją demilisze? Od błyskawic. I to właśnie czyni mnie. Wiecie, możecie się śmiać. 32% odporności na błyskawice. Coś tam to jest. I naprawdę dużo to zmienia. Patrzcie, na przykład to mi teraz 14 walną. No, faktem, że absorpcję mam jeszcze, ale. Ale naprawdę przyjemnie się tu expi. A chyba ta zbroja, która jest na 6-4 z Vermontów, tych odporności nie daje. Uwierzcie mi, że odporności w tej grze, może nie na takim małym levelu, ale na wyższym levelu odporności naprawdę dużo robią. Szczególnie przeciwko magom. Wiecie, może takie fizyczne profesje jak tancerz, jak wojownik, jak łowca, może nie mogą się pochwalić aż takimi odpornościami, nie mają aż takiego manewru w swoim ekwipunku, żeby dysponować tymi odpornościami w aż tak racjonalny sposób, jak te profesje magiczne, jak właśnie w tym przypadku tropiciel, ale też mają legendy, które mają ochronę żywiołów i w sumie to jest bardziej losowe, ale czasem się przydaje. Naprawdę, ochrona żywiołów czasem się przydaje. Ale widzicie, moja absorpcja w połączeniu z odpornościami daje to, że oni mi zabierają jednym atakiem 46. No bo muszą się przebić przez absorpcję, muszą się przebić jeszcze przed odporności, więc ja praktycznie nic nie tracę. Jeszcze na tych Vermont. Ja w sumie na tych Vermontach mogę sobie. Znaczy Vermontach i demiliszach mogę sobie ekspić w taki sposób, że biegam sobie. Jeśli kończą mi się strzały i loguję się na telefonie na Margomini, kupuję sobie strzały. A mikstury tak naprawdę mam po części z demiliszy. Bo patrzcie, na przykład takie soki, sok z kolców jadowych Vermonta. On leczy chyba 5 razy 2K. Nie jestem pewny, czy 2K, ale mniej więcej tak z praktyki, kiedy już tutaj ekspię troszeczkę, wydaje mi się, że z 2K leczy. Czy może 1,5K? 1,5K, jak to zabrzmiało, jako jedno słowo. Nieważne. Naprawdę jest tu spoko. Przy okazji te mgły demilisza, one są. Proszę, mówiłem o tym, że one mogą raz nas wyleczyć, a raz mogą nas zabić. Ja użyłem 3 razy pod rząd mgły demilisza i zostało mi 10%. To potem od razu je usuwałem, żeby się nie pomylić. Bo czasem naprawdę mogą troszeczkę tego życia zabrać, a nie. Uwierzcie mi, nie chciałbym tutaj ryzykować, żeby paść od mgły demilisza. Potem by się pytali: ej, od czego padłeś? Od mgły demilisza. Aha. Bo wydaje mi się, że gdybym padł od czegokolwiek, co nie jest questem, dialogiem czy czymś takim, no to zresetuje mi level, nawet jeśli bym padł od mgły demilisza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Są też takie eliksiry z Mytar, które się nazywają chyba ryzykancka miksturka, czy coś takiego u jednego z tych uzdrowicieli. One działają właśnie w dokładnie taki sam sposób jak ten mgły demilisza. Dodaję wzręczność, nie ma sensu dawać w intelekt. Ze zręczności mam dużo więcej walorów, że tak powiem. Ok, za 2 levele założymy kuszę, którą mamy w depozycie, za
Na 71 mamy zbroję, na 73 mamy jakieś buty. Chyba są z łowcy skór, z tego co wiem. I tak to się tutaj expi na tych demiszach. Czy chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć? O, w sumie napisałem sobie na mojej pięknej karteczce, jaki temat chciałbym poruszyć. Ogólnie ja jestem człowiekiem, który pisze troszeczkę tych rozszerzeń z matury, który w sumie też wybiera się na później na studia i ma ogólnie nawet nie jeden przygotowany plan na przyszłość. Bo w sumie warto, wiecie, jeśli macie załóżmy jakieś plany związane ze studiami, związane z waszą przyszłością, warto sobie mieć też w głowie taką alternatywę na wypadek tego, że może wam się to nie powie... Wow. Tutaj jest napisany jeden. Zwykle czegoś takiego nie było. Musicie mieć jakiś plan awaryjny na wypadek tego, że nie zawsze życie idzie takim nurtem, jakim byście chcieli i zawsze może coś nie wyjść, więc warto nawet mieć po 2-3 plany na życie. I ogólnie, co ja zawsze sobie ceniłem w życiu, nawet nie taką inteligencję i nie taką mądrość książkową, tylko bardziej często zaradność i to, że nawet człowiek, który nie jest może jakiś super bardzo inteligentny, potrafi być zaradnym. I to właśnie często ceniłem sobie, bo znam wiele takich osób, które naprawdę lecą w szkole na dwójach czy coś takiego, ale po prostu po ich sposobie bycia, po ich takiej zaradności widać, że i tak sobie w życiu poradzą. Takich osób szczerze nie znam zbyt dużo, ale dobrze to świadczy, bo po prostu spoko. Co jeszcze mógłbym o tym powiedzieć? Bo wiecie, bo są ludzie, którzy mają już od góry wyznaczone plany. Ja w sumie uważam się za taką osobę i w sumie ich się trzymają i nie patrzą na to, że te plany mogą się nie udać. Bo mimo, że mam przygotowane kilka ich, to i tak ja wychodzę z założenia, że i tak mi się wszystko uda. I w sumie zawsze się uważałem za optymistę. Zawsze, zawsze się uważałem za optymistę. Tak samo jak doszedłem do wniosku, że jestem osobą, która jest silnie melancholiczna i lubi ogólnie myśleć nad wieloma rzeczami. I szczerze bardzo to lubię i szczerze pogrążam się często w melancholii, ale to lubię. Ale to po prostu lubię. I w sumie dzięki temu, a może przez to, słucham rapu od długiej ilości czasu. I bardziej wolę właśnie ten smutny rap, bo mi pomaga w tej właśnie melancholii. Jak to w ogóle brzmi, pomaga w melancholii. Nie, pomaga często przemyśleć wiele spraw. Dobra, ale my tutaj nie będziemy chyba rozmawiać o melancholii, tylko o demiliszach, bo tutaj poważne grupy, 4 demiliszy. Dobra, ja ogólnie wam obiecałem, że pójdziemy z tymi denarami, więc idziemy. Tylko sobie tutaj wybijemy jeszcze tą grupkę. I spoko. Ogólnie byłem ostatnio w sklepie RTV Eurogedy, żeby kupić sobie kabel double jack, żeby podłączyć sobie głośniki, bo wcześniej mi się rozwaliły te głośniki, nie używałem ich przez jakieś ilości czasu. W sumie jak chciałem posłuchać muzyki, to odpalałem to albo na telefonie, albo odpalałem to z telewizora i nie używałem po prostu tych głośników przez jakiś rok. I myślałem, że jest uszkodzony kabel, bo ten kabel był uszkodzony. Koniec końców okazało się, że kupiłem tego double jacka, bo myślałem, że to kabel był uszkodzony, ale się okazało, że to głośniki, więc lipa. Ale przynajmniej przyda mi się do samochodu na wypadek. Znaczy do samochodu przyda mi się w ten sposób, że lubię posłuchać sobie muzyki z telefonu, a niekoniecznie nie chce mi się też nagrywać płyty. Dobra, gdzie miałem się udać? Do Ether. W związku z tymi denerami. Więc lecimy. Myślę, żeby przygotować jakieś inne miniaturki, mimo że ten, ja to oznaczam jako Margonem z Sasuśkiem V2, to jednak może zmienimy te miniaturki, bo uważam, że te miniaturki, przynajmniej które zrobiłem w tym V2, nie są aż takie fajne jak na przykład inne, które się ukazywały na moim kanale. Nie jest to aż tak spoko. Tak przynajmniej uważam. Okej. Co możemy kupić? Mamy 140 denarów do... 148 denarów do wydania. Ok, możemy sobie jakieś kuferki kupić, możemy sobie kupić jakieś worki. Talizman. Przewracanie do siebie o 91%. To mi daje o 87%. Nad tym się mógłbym zastanowić. Tylko nie wiem, czy na dwa... Nie, już bym wolał kupić na 300 chyba. Jak już. Dobra, to jest jakiś plan. Napiszę sobie talizman. Bo pewnie zapomnę zaraz.
Mógłbym sobie też wziąć ten hełm, ale uważam, że nie ma to sensu ze względu na, że za 227%, w sumie 226%, zmienia ten hełm na 290, więc nie uważam, żeby to miało jakiś większy sens. Tego też nie będę brał. Też nie uważam, że to miało sens. Ale jak porównywałem ogólnie statystyki tych hełmów, to lepiej wypada hełm, który mógłbym sobie kupić, ten niewymienialny, czyli właśnie ten. Ale tak jak mówię, mam na 290 level ten heroiczny z jak on się nazywał? Heimdrangor, nie pamiętam dosłownie. Tutaj też raczej nic nie chcę. Dobra, to chyba będę mógł chciał sobie kupić ten talizman. Oczywiście na razie nie będę mógł z niego korzystać, ale wkrótce będę mógł. Dobra, kupmy go. Te uczucie, kiedy robisz zakupy za 55 dni zapierdalania przez 30 minut. No kurwa, powinni mi płacić za to. Przez 30 minut. No w sumie to nie jest jakiś duży okres czasu, kiedy robisz dwa dziennie. Dobra, poszło. Na razie sobie może wsadzimy to do depozytu. Nie wiem, naprawdę, ale na początku jest tak, jak robicie te dzienne, że zapierdalacie. Zapierdalacie na tych dziennych. Naprawdę potrzebujecie tych dynarów, sobie obliczacie, kiedy będziecie mogli co kupić i tak dalej. Przynajmniej tak jest zarówno na świecie zwykłym, jak i na prywatnym. To się w ogóle nie zmienia. I wartość dynara jest taka sama i tu, i tu. No podobna, powiedzmy. A później, kiedy jesteście już na takim etapie jak ja, z tymi dynarami nie macie co robić. O, patrzcie, tutaj 1G mam. Jestem bogaty, co? 3G mam na Tarchunie. No to ja jestem jednak kimś. Sprawdzimy, czy mi odpisali na witam na czacie. Nie, nikt mi nie odpisał. Ale poczekamy, damy im szansę. Mięsek. Dobra, zaprosimy tutaj go do grupy. W ogóle jak przyszedłem tutaj na tą całą, na tego całego władcę szaszek, zauważyłem, że zmienili tutaj bardzo dużo rzeczy. No to nieźle. Dobra, mieliśmy wrócić na jakąś E2. I to zrobimy. Nam tardedy. Okej. Okay. Może nie będzie tutaj 300 tancerza ostrzy Oniku Biokus. Nie wydaje mi się, żeby mógł być. Nie ma szans. Nie ma po prostu takiej opcji. Chwila prawdy. Nie ma. O dziwo, jest Madok. Znaczy to nie jest Madok, to jest zwykły Madok. A to jest mocny Madok. Czyli ta elita. Druga. Nic. Niestety nic. Dobra, wracamy do naszego ekspienia. Dobra, wiecie co? Ogólnie ja wydaje mi się, że będę pogrążał się dalej w mojej melancholii, że będę się dalej pogrążał w demiliszach i gle demiliszy i ekspieniu na tych popierdolcach i jakoś to po prostu będę ciągnął dalej. Dobra, bo już mi się szczerze wyczerpały tematy. Dziękuję wam za oglądanie. Chociaż może jeszcze sobie rzucimy okiem na umiejętności. Myślę, że to spoko. Dobra, zróbmy tak. Jest coś takiego, patrzcie, Margonem, symulator umiejętności. Ja mam teraz 68 level, z tego co wiem. Możemy coś pokombinować. 68. Tropiciel. Dobra, w co chcemy dawać umiejętności? Na pewno chcemy w sprawność fizyczną. Na pewno w to. Dobra, zróbmy umiejętności może dla magii zimna. Ok? Zamrażający cios. To na pewno potrzebujemy. Droga światłości na razie nie. Sprytu. Mistrzostwo walki jedno by się przydało, ale na razie nie dodajemy. Wrodzoną szybkość na pewno dodajemy. Wygodne stroje powiedzmy, że też. Podwójny strzał. Widzicie? I tutaj nam troszeczkę to przeszkadza. Bo jeśli damy sobie podwójny strzał, to już nie dodamy sobie w poprawę kondycji. Jeśli dodamy sobie w te poprawę kondycji i tak dalej, to już nie będziemy mieli many, żeby wykorzystywać ten lodowy pocisk. Więc to jest takie błędne koło i na razie przynajmniej jest słabo z tym. Ja na razie ekspię właśnie bez tego podwójnego strzału i z samą płonącą strzałą, więc nie wydaje mi się, że to było aż takie złe. Nie wydaje mi się, żeby to było aż takie złe, a na pewno nie tragiczne. Bo okej, ja grałem tropicielem, naprawdę dużo grałem tropicielem, ale szczerze ja nie rozczulałem się nigdy nad umiejętnościami na tak niski level. Bo z reguły na tym niskim levelu to
każda umiejętność jest na wagę złota, a ja często potrafię odwalać takie rzeczy, że dodaję na jakimś 88 levelu umiejętność mistrzostwo walk, żeby po prostu było mi łatwiej. A czasem ta jedna umiejętność naprawdę potrafi sporo zmienić. Bo chyba z tego co wiem, to na 88 levelu mamy 64 umiejętności, tak? Nie jestem pewny. Tak przynajmniej, znaczy wiecie, nie obliczyłem tego, ale tak mi przynajmniej świta w myślach. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Cóż, dużo się nie zmienia. Od Demilisza do Demilisza. Wiecie, nawet garść klejnotów zdobyłem. Dobra, tak jak mówię, ja sobie tutaj po ekspie i widzimy się w sumie niedługo, tak myślę. Dobra, cześć.